Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Z tej strony Joken, a przed nami już kolejny odcinek z Total Battle, w którym pokazuję Wam z jednej strony swoje postępy, a z drugiej strony skupiamy się na danym konkretnym temacie w odcinku. Dzisiejszym tematem będzie właśnie niejaki Rui Aranje, który jest moim przygotowaniem do oczywiście ranga roku, czyli celem jest zdobywanie punktów waleczności. Jak widzicie, mam tutaj całkiem niezłą pozycję po 80, ale myślę, że po tym odcinku to znacznie wzrośnie. Ale zaczniemy jak zawsze, moi drodzy, oczywiście od pytań, od widzów. Dwa pytania, na które Wam odpowiem. Mam je tutaj przed oczami. Jest pytanko, jak zdobywać te puzzle Kleopatry, te fragmenty Kleopatry. Więc drogi widzu, generalnie opcje są dwie. Albo czasami, podkreślam, czasami występuje to w triumfalnym wyzwaniu, niestety w elitarnej przepustce. W tym akurat sezonie tej Kleopatry tu nie ma, ale bywało, że ona się tu pojawiała. Więc oczywiście zanim kupisz elitarną przepustkę, to sprawdź, czy tutaj na pewno Kleopatra się pojawia. No tutaj jak widzisz, na razie mamy Cartera, mamy różnych innych. Ja oczywiście nie mam elitarnej przepustki, ponieważ dla mnie, drodzy widzowie, 240 zł to jest po prostu za długo, aczkolwiek mam takie pytanie, ja nad tym też pracuję i chętnie się dowiem, jakby ktoś z Was podzielił się ze mną protipem, w jaki sposób można kupić to w Turcji, bo wiem, jaka jest cena elitarnej przepustki w Turcji i powiem Wam szczerze, patrząc na mój budżet i na moje środki, z miłą chęcią bym tą elitarną przepustkę kupił po cenach tureckich. Jak ktoś z Was dokładnie zna sposób, jak mogę to zrobić, i zechciałbym jakąkolwiek instrukcję napisać, jeśli nie w komentarzu, to można prywatnie na Instagramie, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Na pewno ułatwi to rozgrywkę. Druga opcja, i to jest podstawowa opcja, ja niestety, drogi widzu, ci jej nie pokażę dokładnie w praktyce, ponieważ tutaj zwróćcie uwagę, zawsze jak robicie te fragmenty, to macie Masteria przyzwań, tak? No u mnie to jest Aidae. Aidae to już mam totalnie wylewelowaną, jeśli chodzi o puzelki, więc robiąc to bym zmarnował po prostu swoje przyzwania. Pierwsze co robisz, to masz te darmowe próby. Tutaj przerwa między czekaniem jest tam chyba 4 minuty, jeśli dobrze pamiętam. Więc no, będąc w grze, co jakiś czas musisz pamiętać, żeby to zrobić. Tak, prawie 5 minut. Natomiast z tych darmowych nigdy Kleopatra nie wypada. Mi przynajmniej, drogi widzu, nigdy Kleopatra z tych darmowych nie wypadła. Kleopatra wypada z tych elitarnych przyzwań, nawet tutaj mamy znak zapytania, o proszę bardzo, pokazuję Ci, jaki kapitan może wypaść, tak, zgadza się, Kleopatra tu często wypada, musiałbym to pokazać w praktyce, ale w tej chwili, widzicie, tutaj na zwykłych też Wam pokazuję, jakie fragmenty, jakiego kapitana mogą wypaść, tak, że tak powiem, za darmo również, nie? Także w elitarnych. Elitarne oczywiście też są darmowe, to ta nazwa nie oznacza nic tutaj wiele, po prostu musisz zdobywać te zbój elitarnego przyzwania. Je zdobywasz w wielu, wielu wydarzeniach tak naprawdę jakichś sezonowych. Musisz zwracać uwagę, gdzie są te zwoje do zdobycia. Są i też w triumfalnym wyzwaniu, czy sklepie triumfalnego wyzwania, zaraz pokażę. I wtedy zdobywasz, ale klikaj zawsze przyzwanie razy 10. W moim przypadku, jak widzisz, drogi widzu, mam 300 takich, no 308, więc 30 razy bym mógł tym, że tak powiem, zakręcić. W ten sposób ja zdobywałem fragmenty Kleopatry i zdobyłem ich tyle, ile mam, a zaraz ci, drogi widzu, zresztą pokażę, ile mam fragmentów Kleopatry, bo się przymierzam się do levelowania jej na następny poziom. Zobaczcie, mam 500 fragmentów Kleopatry, właśnie zdobytych w ten sposób. Tu mi często właśnie w tych elitarnych losowaniach, że tak powiem, wypadało po 50 czasami fragmentów za jednym ruchem, także warto. Oczywiście dla tych, którzy obserwują moje odcinki odcinek po odcinku, od razu mówię, nie zrobiłem tej esencji nieśmiertelności. No, moi drodzy, ciężko jest robić 10 rzeczy naraz, musiałem to przesunąć jednak na, że tak powiem, po ranga roku, bo przygotowanie na rangę jest w tej chwili ważniejsze, także nie da się zrobić wszystkiego naraz. Ja już parę ataków na Rui Aranje wykonałem, zaraz Wam to wszystko pokażę i lecimy dalej. No, moi drodzy, no musiałem wykonać, skoro mam 80. pozycję, no sama się nie wzięła, tak wiecie, z nieba, że tak powiem. Drugie pytanie, jakie widz zadał, czy mogę napisać, jak rozbudować srebrne miasto, aby dostarczać srebro do głównego konta. Powiem Ci, drogi widzu, tak, że mi również brakuje zawsze srebra.
Ale co do srebra, to musiałbym chyba nagrać osobny odcinek tak naprawdę, bo to jest temat, który łączy się w kilka podtematów, ale w wielkim skrócie ci powiem bardzo, mówiąc skrótowo. Pierwsze to jest tempo produkcji srebra. Widzisz, u mnie to jest 483 tysiące. Wpływa za to oczywiście bonus, który tutaj musisz aktywować. U mnie zawsze on jest aktywowany, bo to dostaję w prezentach z klanu, czyli produkcja srebra. Drugą rzeczą oczywiście to jest bonus klanu, który zaraz zobaczymy, czy jest włączony. U nas akurat jest to produkcja żywności. Nie wiem, czemu dali produkcję smoły. No to akurat zupełnie niepotrzebna ta produkcja smoły. No ale ważne, że jest siła armii i tempo szkolenia wojsk. Czasem w niektórych klanach są aktywowane produkcje srebra, przy czym ja bym nie marnował punktów, słuchajcie, tego klanu na takie rzeczy. Raczej takie rzeczy jak siła, wiecie, zdrowie, takie rzeczy przydające się tempo szkolenia wojsk czy budynków może być bardziej dla członków klanu po prostu przydatne. No i moi drodzy, kolejną rzeczą wpływającą to są oczywiście ubrania. Tylko pamiętajcie, że żeby to obowiązywało, to ci kapitanowie tutaj muszą być. Jak widzieliście, ja wam pokazywałem w poprzednim odcinku Helenę, Farthada i Aurorę. Ubieram w te same ubrania, które mają na celu właśnie produkcja srebra i żywności. Jest to plus 17%. No i tu mi też daje tempo budowy. No z budową już sobie dałem spokój, już nie mam czego rozbudowywać. Znaczy jak się bym bardzo uparto, miałbym co, ale jakby wszystko mam spełnione. Ale też tempo badań, ale głównie właśnie w tym ubraniu chodzi tutaj o produkcję srebra. Także to też, drogi widzu, wpływa na produkcję srebra. A jeśli chodzi o budynki, no to ja mam ich, nawet nigdy nie liczyłem. Raczej mam więcej, jak widzisz, tych domów rolnika. Gdzieś tam je levelowałem do 24 poziomu, dalej dałem sobie z tym spokój. Ale trochę domów szlachty również mam. Te domy szlachty głównie dawałem po to, żeby mieć zabezpieczenie przed wrogiem. To już jest taka, bym powiedział, sprawa indywidualna, bo gdybym teraz z tą wiedzą, którą mam, budował to miasto, nie wiem, czy zbudowałbym, widzowie, tyle domów rolnika. Z tego względu, że, no jakby mówiąc wprost, no z jedzeniem nie ma problemu. Ja mam prawie milion produkcji na plus na godzinę tej żywności, przez to, że właśnie ubrałem odpowiednio naszych kapitanów. Gdybym wtedy, no ale wtedy wiadomo, na początkowym etapie nie masz tych ubrań, no bo jednak to troszkę czasu zajmuje, zanim te ubrania zdobędziesz. Więc te domy szlachty są ważne, przy czym ja wam powiem szczerze, nie robiłbym tego, drogi widzu, o co ty mnie pytasz. Czyli rozumiem, że masz drugie miasto jako dodatkowe, tak? Chcesz je pewnie pod tarczą tam gromadzić srebro i dostarczać do głównego miasta, w którym nie masz tarczy. Według mnie jest to bez sensu, dlatego że lepiej już zbudować wioskę. Pamiętaj, że zawsze możesz zbudować wioskę, gdzie będzie zbierane to srebro. Tylko zobacz, u mnie to teraz kosztuje tych traktatów 500. Mógłbym je oczywiście kupić za złoto. Na razie tego nie robię, bo mam srebra, jak widzisz, 151 milionów, ale uwierz mi, drogi widzu, że też mi ciągle srebra brakuje. Nie robiłbym tego, o czym ty mówisz, dlatego że wysyłając wtedy srebro z jednego miasta do drugiego, pamiętaj, że 20% podatku będziesz tracić, czyli jeśli wyślesz powiedzmy milion tego srebra, no to niestety dostaniesz w tym mieście właściwym tylko 800 tysięcy. No, wydaje mi się taka opcja bez sensu. Lepiej w jednym mieście się skupić. Ale jeżeli to, drogi widzu, jest dla ciebie za krótka odpowiedź odnośnie srebra, to po prostu nagramy osobny odcinek, gdzie wszystko totalnie wam wyjaśnię, bo no, tak jak mówię, to jest zbyt długi temat na ten odcinek. Tylko skrótowo staram się odpowiadać na pytania, które zadajecie i bardzo miło mi, że piszecie. Seria, widzę, że stała się całkowicie taka legitna i cały czas jesteście aktywni, więc nagrywamy jak najbardziej, tak? Dziękuję, że jesteście. Dziś właśnie na roju Aranche się skupimy. Także moi drodzy, zaraz wykonam parę ataków. Zobaczymy, ile nam skoczy ta pozycja. Jak wspominałem, parę ataków wykonałem. One nie były dla mnie jakieś opłacalne, ale podzielę się z wami wynikami. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, punktów waleczności praktycznie nie miałem, bo było ich, jak dobrze pamiętam, 400 milionów tylko, a mamy 55 bilionów. To parę ataków i uzbierałem te punkty.
Natomiast na pewno ja awansować chciałem, moi drodzy kapitanów, i tutaj bym wam pokazał. Na pewno Helenę awansowałem, przy czym teraz będę właśnie Heleną atakował prawdopodobnie, lub Heleną połączoną z Kleopatrą. To mam swoją taką tutaj tezę, którą chcę spróbować, po to, żeby oczywiście tempo szkolenia jednostek mi wzrosło, no bo to tempo szkolenia jednostek będzie ważne do G7. W międzyczasie, moi drodzy, awansowałem sobie animatorę na 150 level, bo było mi to potrzebne, i tego śmiesznego Aleksandra, który no nie jest mi jakby potrzebny, ale był potrzebny tutaj. Także to mi było, moi drodzy, tutaj bardzo, bardzo potrzebne. Zobaczcie, animatorę 150, już na razie na 170 z nią nie pójdę, musi poczekać. Tutaj jest Aleksander i też go nie będę na 150 levelował, na razie to całkowicie odpuszczam. Ale jak widzicie, mam wyższy poziom ten gwieździsty i tam ta siła armii no o 5% wzrosła, więc robi to różnicę. Natomiast bardzo chciałbym zdecydowanie, moi drodzy, naszą Helenkę na 185 levelować, niech będzie, bo to też się przyda do tempa badań. Tym bardziej, że będziemy G7 badali. Także to wszystko u mnie jest jakoś tam w miarę przemyślane, jeśli chodzi, widzowie, o tą strategię. No i między innymi dlatego są te ataki na Rój Aranhe. Jutro mamy jeszcze sądny dzień, dlatego staram się bardzo dostosowywać te działania. I moim celem będzie, już zobaczcie, już jest bezwzględna masakra za jeden dzień 8 godzin i za dwa dni mamy znowu starożytnego. No i właśnie zmierzam do tego, że i właśnie 16 zaczyna się Rangarok, zaraz po starożytnym. Także, moi drodzy, bardzo będzie mi zależało właśnie, aby do starożytnego uruchomić ostatni proces na G7. Tam widz też napisał w komentarzu, co z jego wyliczeń wynika. Ile potrzeba na aktywację tych G7. Szczerze, widzu, przeraziłeś mnie. Nie wiem, jak to wygląda. Czy mówiłeś może o całości punktów, które trzeba zdobyć? Ale przekonamy się, no będziemy to robić w czasie Rangaroku, to będziecie widzieli. Jak nie wiem, ile punktów potrzeba, ja tylko szacowałem, że tu będzie potrzeba z 200 bilionów. To był mój szacunek, tak? W każdym razie to chcę uruchomić, już zlecić do Rangaroku, czyli, no bo to już nam się ulepsza. Tu będziemy potrzebowali tylko 170 bilionów punktów, znaczy tylko, albo aż. Bo jeżeli dzisiaj dobijemy do 100 bilionów, to będzie, myślę, że maks. Zobaczmy, moi drodzy, bo z armią też będzie trzeba troszkę zrobić szkoleń i tu już niestety będzie trzeba korzystać z przyspieszeń. Tu mi się ten ciężki chabrywnik robi. Upraszczam jego nazwę, bo mi się ta nazwa nie podoba. Język mi się plącze, moi drodzy. No i słuchajcie, spróbujemy na Rój Aranhe według tej teorii, żeby dawać słabszych wojsk dwa razy więcej. Czyli znów wracamy gdzieś tam do tego, co twierdziłem, że nie działa. Ale ja lubię, moi drodzy, eksperymentować, lubię sprawdzać, mam też dużo pokory. Jeśli ludzie no, rozwinięci lepiej ode mnie twierdzą, że tak lepiej jest robić, że to daje więcej punktów, zróbmy sobie taki jeden atak i zobaczymy. Tylko pamiętajcie, że moim głównym celem, no tutaj będzie nic innego, moi drodzy, jak... Jeszcze sprawdźmy, czy mamy na pewno Helenę. Tak, wszystko jest, bo gdyby nie było Heleny, byłby problem. Wiecie, moim głównym celem w tej chwili to już nawet nie są te punkty do awansowania kapitanów. Nie jest ten exp, co moim głównym celem właśnie są punkty tej waleczności. Więc spróbujmy, żeby było dwa razy więcej, poszkolić sobie te wojska i dodajmy jakichś specjalistów jeszcze do tego. Tych jednych mamy, no to spróbujmy dodać jeszcze przynajmniej tych. I zobaczymy, widzowie. I zobaczymy, jak to pójdzie. No tu będziemy musieli, jak widzicie, bardzo szybko to przyspieszać. Już nie ma zmiłuj, no bo pod odcinek... Chociaż ja się dziwię, widzowie, i ogromny szacunek dla was, że wy tak długie odcinki oglądacie. No jak sami widzicie, czasami nie da się tutaj krótko o czymś opowiedzieć. Po prostu się nie da. Bo tematy się naprawdę łączą, tu jest wiele rzeczy, które się ze sobą łączy i choćbym nie wiem, jak bardzo chciał wam powiedzieć krótko, to jest tak rozbudowana gra, że i tak staram się naprawdę najszybciej, najprościej to tłumaczyć. Ale podoba wam się ta forma, więc bardzo, bardzo się cieszę.
Moi drodzy, więc ten rój Aranhe to jest moje przygotowanie. Właśnie tutaj zastanowię się, czy jakiegoś potwora, bo powiem wam szczerze, oj, przepraszam was za, że dostaliście po uszach, mikrofon trąciłem. Słuchajcie, no potwory niestety dostają i widać, że ich w oczach ubywa. Chyba tego tutaj ogra będę musiał trochę więcej wyszkolić teraz. Mam nadzieję, że starczy mi smoczych monet. Ale ja to też robię, jak widzicie, widzowie, bardzo, bardzo gdzieś ostrożnie, tak? No nie mamy tutaj, złotem będziemy wskrzeszali. Może dwa ataki mi się uda przeprowadzić w tym odcinku, więcej pewnie nie. Plan jest taki, moi drodzy, że wyślemy Kleopatrę z Heleną. Na tej zasadzie, że, bo pamiętajcie, że do roju Aranhe możecie wysyłać trzech kapitanów naraz. Nie wysyłacie bohatera, ale wysyłacie trzech kapitanów. Ja tutaj zobaczcie też z tych kilku ataków, które wykonałem, no już tutaj odbiorę te punkty Horusa, tak? Czy jak one się nazywają? Ramzesa, przepraszam. Także no cóż. Myślę, moi drodzy, że będzie gitarka. Będzie gitarka, damy radę. Jakby ja wam pokazuję też tego Ramzesa, że ja nigdy nie kupuję tych promocji. Bo to jest taka troszkę loteria, takie troszkę kasynko. Nie polecam tego robić, bo to, wiecie, algorytmy gry są tak skonstruowane, żebyście wy na tym za dużo nie wygrali. I ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś w tych takich tutaj rzeczach wewnątrz gry wygrywał jakieś naprawdę duże nagrody. To może być fajne, jak robicie to za darmo, w sensie tak jak ja to robię, nie? Że zdobywacie, bo akurat no mamy rój Aranhe, no to pewnie zdobędę sobie te 300 punktów, czemu nie? I zakręcę, no przecież jak dają, to zakręcę, no ale chodzi o to, że nie żeby kupować to za realne pieniądze. No specjalnie tutaj troszkę przeczekałem, ale jakby też nie ma sensu. Mamy dużo przyspieszeń, moi drodzy. I teraz te przyspieszenia... O, nawet nie wiem, kiedy mi się to tutaj wyszkoliło tak szybko. Czyli jeszcze jeźdźcy nam pozostaną. Cyk. Pozostaną nam jeźdźcy. Myślę, że wezmę mniejsze gryfy bitewne, bo tutaj też jest to... O tym mowa. I bym wziął, może dodał jakichś specjalistów, no myślę, że tych. Może troszkę też latających, jak nam starczy. Bo tutaj też, drogi widzu, masz napisane, w ogóle zajrzyjmy sobie w opis. O, spadłem na 81 pozycję, więc trzeba atakować. Wyjątkowa okazja do szybkiego awansowania trzech kapitanów. Czyli tak jak mówię, trzech kapitanów wysyłasz, tak? Wysyłasz trzech kapitanów. Naraz i mnóstwa punktów waleczności. No z tym mnóstwo punktów waleczności to ja bym troszeczkę polemizował, bo w porównaniu ze starożytnym to się ma nijak. Zaraz wam mogę pokazać moje wyniki. 10 bilionów punktów waleczności raczej nie przekroczyłem. Różne rodzaje wojsk zapewniają więcej punktów doświadczenia i waleczności. Także różne rodzaje wojsk, dlatego cały czas te różne rodzaje wojsk tutaj sobie sprawdzamy. Zresztą zobaczcie, ja tutaj te wszystkie nagrody odebrałem i fakt, będę miał 25% punktów waleczności. Ale właśnie, drogi widzu, bo bym tutaj dał straszne ciało, punkty doświadczenia 6 godzin, to wszystko mam, słuchajcie, z prezentów, ze skrzyń klanu. Ja tego nigdy, zobaczcie, nie kupuję, więc uruchamiam. Ja zawsze uruchamiam wszystkie bonusy, bo nigdy nie wiadomo, który się przyda, gdzieś to w głowie się zakoduje, kiedy mamy te bonusy. Także uruchamiam wszystkie, no tamten marsz sobie też tam uruchomimy na godzinkę. Także wszystkie zawsze uruchamiam do ataku, czyli w tym momencie będziemy mieli, zobaczcie, dwa razy więcej expa, 100% punktów waleczności plus jeszcze ten bonus z roju Aranhe. Także bardzo ładnie mi to poszło. Zobaczmy, jaką mamy tutaj armię, żeby wiedzieć. No jeszcze jakiegoś potwora musiałbym wyszkolić, myślę. I myślę, że spokojnie wyślemy Kleopatrę z Heleną. Helenę przy okazji dlatego, żeby ona awansowała, żeby, mówiąc najbardziej wprost, no szybciej mi armię szkoliła, tak? Zresztą to tutaj już jest zauważalne, że spadło trochę. No i co? No i tu, żeby te ci się szkolą, no to moi drodzy, jeszcze gryfów bitewnych mniejszych trochę bym wyszkolił i jednego specjalnego. Zaraz zobaczymy. Będziemy robili misz-masz, tylko jak widzicie, no niestety te srebro też dosyć mocno, moi drodzy, spada i no tutaj ja to też staram się robić tak. Oduczyłem się, moi drodzy, robić... O, już.
Oduczyłem się, słuchajcie, już robić takich zbyt gwałtownych ruchów. Staram się raczej to srebro sobie troszeczkę gdzieś tam zostawiać. A ja chciałem jakiegoś potwora, tylko mamy słabo... No ale to możemy parę mniej ich wyszkolić, o. Zobaczcie, 8 dni, 11 godzin, a z tego co pamiętam, drogi widzu, w odcinkach, jak wam pokazywałem ten czas szkolenia wojsk, to było 9 dni, tam prawie 10 dni, nie? Także spadło o jeden dzień, a spadło dlatego, że troszkę Helenkę awansowałem tam o, nie wiem ile leveli, 8? Już ty, drogi widzu, będziesz, myślę, że pamiętać. No tak jak widzisz, my tu już też nie czekamy, bo nie ma wszystkich przyjaciół w grze. Po coś są te przyspieszenia. W takich sytuacjach, powiem wam szczerze, nazwijmy to jak tutaj u mnie, sytuacja pod odcinek nazwana by mogła być roboczo, tak? Sytuacja pod odcinek, to ja jak najbardziej wykorzystuję. Natomiast, albo w bardzo wyjątkowych sytuacjach, natomiast ja normalnie tego, widzowie, nie robię, nie? Normalnie tego nie robię. No to tych tutaj może jeźdźca lwów też poślemy i może jeszcze tych latających parę. A ile oni mają dowodzenia? Jedno mają dowodzenie. No dobrze. Wszystkich po trochu, bo mają być różne rodzaje wojsk, więc zobaczymy. To w tym czasie, wiecie co, niech oni mi trochę przyspieszą, parę razy klikną, no bo jak widzicie, staram się być oszczędny, a my już sobie przygotujemy... No nie, nie przygotujemy sobie... A przygotujemy sobie, bo Helenka będzie później. A nam zależy... A nie, no nie, Helenki i tak nie możemy dotknąć, ale animatorę weźmiemy, rozbierzemy z ubrań, widzowie, jakkolwiek to brzmi, ubrania trzeba animatorę zdjąć. Tutaj będzie to, tutaj będzie to. No wszystko niby będzie git, no zobaczymy. A, no w tym czasie miałem wam pokazać ten mój dziennik. Proszę bardzo, w nocy sobie atakowałem. Atakowałem samą Kleopatrą i zobaczcie, tylko niecałe prawie 10 bilionów punktów zdobyłem. Oczywiście punktów expa, doświadczenia bardzo dużo weszło, natomiast no tej waleczności tak nie za dużo. No jak gdzieś chyba, że sobie po prostu oczekiwania zwiększyłem, bo wiecie, bo szykuję się na G7 i chciałbym więcej, ale tu miałem już takie resztki tej armii, ale jak widzicie całkiem wynik był dobry. Po 10 tysięcy. Teraz zrobimy to odwrotnie, że słabszych damy 10 tysięcy, mocniejszych dwa razy mniej. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to zrobimy. To są cały czas eksperymenty, moi drodzy. Tutaj 3 biliony tylko, słuchajcie, samą Kleopatrą zdobyłem. Także zobaczcie, jaka jest różnica, nie? Ale właśnie, i to chciałem wam powiedzieć, widzowie, tutaj atakowałem teorią, że słabszych wojsk było dwa razy więcej od mocniejszych. Zobaczcie. Mocniejszych było, a nie, było tak samo, równo było. 5000 i 5000. Strasznie słabo to poszło. Także ja zawsze sobie te raporty, moi drodzy, przeglądam. Patrzę, jak atakowałem. Tutaj też tak samo atakowałem, też słaby wynik. Także ja no nie do końca jestem przekonany. Raczej bym wolał, widzicie, znowu ta sama sytuacja. A nadal tak samo robiłem. Na równi. Także no możemy spróbować jeden atak ze słabszymi wojskami razy dwa. Natomiast od razu widzę, że razy tak samo, no to średnio to wychodzi. No i więcej już nic nie mamy. Dobra, więcej już nic nie atakowałem. No nie wiem, raczej, moi drodzy, ja bym to po swojemu chyba zrobił, bo wiecie, no zawsze, moi drodzy, jest ważny wasz cel, prawda, drogi widzu? Najważniejszy jest twój cel, zobacz. Moim głównym celem to są punkty waleczności. Wszystko inne jest ważne, ale najważniejsze dla mnie są punkty waleczności, które zbieram na G7. Także no tutaj więcej wysłałem wojsk mocniejszych, połowę mniej było, nawet mniej niż połowę słabszych i to się sprawdziło. Więc taką wersję myślę, że spróbujemy. Jak nie, no to odwrócimy sytuację w następnym ataku. Mamy gdzieś dwa ataki do zrobienia. Dobra, co tu się szkoli? Konny rycerz? Nie, ciężki rycerz. No to już go tutaj przyspieszmy i chyba wszystkich mamy już gotowych. Zobaczmy jeszcze w specjalistach. Nie wiem, czy te latające będę dawał. Dobra. Oczywiście, moi drodzy, póki Helena ubrana, że tak powiem, w te stroje, niech ona coś tu szkoli, co ona by tu mogła szkolić. Aha, miałem jeszcze trochę gryfów bitewnych wyszkolić, czyli jeszcze dupa. Okej, okay. Czyli jeszcze musimy raz to
przelecieć. No szkoda mi zawsze tych przyspieszeń, ale jak widzicie, jest ich sporo i wykorzystuję je tylko w jakichś sytuacjach takich istotnych jak tutaj, także nie marnuję ich, nie? Nie marnuję ich. Dobra, to tutaj teraz sobie gryfy zwykłe niech się szkolą i możemy rozbierać naszą Helenę, bo Helena pójdzie z nami w marsz, widzowie. Helena pójdzie z nami w marsz, więc musimy ją rozebrać z tych ubrań. Przede wszystkim po to, że one nie będą w marszu potrzebne, a po drugie, widzowie, ubieramy ją w ubrania, które mogą jej bardziej pomóc. Bo pamiętajcie, że im większa siła danej armii i tak dalej, tym więcej punktów. Dobra, lecimy z pierwszym atakiem. Weźmiemy, widzowie, Kleopatrę razem z Heleną. Cyk. Jaka teoria tutaj będzie? No tu już przy 19 już mi się nie chce, bo jakby tej zasady trzymać, miałem bardzo dużo, no niestety ubywa mi tych. Więc dlatego, jak widzicie, ja staram się te liczby, moi drodzy, jednak trzymać tych najemników, bo ciężko jest ich zdobyć, a łatwo stracić. I to chyba dosłownie będzie, moi drodzy, to będzie najlepsze określenie, nie? Ciężko zdobyć, to jak w piosence, moi drodzy, Leroya, nie? Tak ciężko jest cię zdobyć, a tak łatwo można stracić w jednej chwili. No i to jest dokładnie ten tekst tutaj najlepiej, myślę, że pasuje. Dobra. No to lecimy. 1370. Chyba wszystko mamy git. No jeżeli chodzi o potwory, no to tu już wyjścia, jak widzicie, dużego nie mamy. No to po prostu mogę zaokrąglić tam, gdzie tych już nie, gdzie jest 7, to już nie będę, wiecie, nie, zaokrąglał ich na straty po prostu. Świadomie ich na straty, widzowie. Narażam. No, to tak musi zostać. I teraz, słuchajcie, armia. No mnie kusi jednak moja teoria w pierwszej kolejności. A teoria by wyglądała przykładowo tak. 10 tysięcy. 10 tysięcy. Dobra, 8. No bo nam nie, może nie dać rady. Ale spróbujmy. Dobra. Yuken niezdecydowany. Czyli specjalistów też 10 tysięcy. I rycerzy 10 tysięcy. I teraz tak. Słabszych bym dał 5 tysięcy, czyli połowę. I to mi się sprawdza. To mi się sprawdza. Jeśli chodzi o punkty doświadczenia, waleczności. Tych zawsze też dawaliśmy 5 tysięcy. No to tych, jeśli tu jest 5 tysięcy, to teoretycznie 2500, czyli 250 i 500. Aha, można 800. To my tutaj jeszcze... Ale dobra, nie musimy do pełna za... Jakby tak patrzeć tą kategorią, widzowie, to nie powiedzieliśmy, że musimy do pełna armię zapełniać. Kto to powiedział? Aczkolwiek dobrze by było na pewno. Więc zobaczmy. Zobaczmy, moi drodzy, czy da się trochę podnieść. No coś tam się da. Coś tam się da, widzowie. Czyli tu 3000. Tutaj 6. Czyli tych tutaj 300. Jeszcze by się dało bardziej podnieść. No ale tu już nie ma co więcej dokładać. Ale sprawdźmy na tym przykładzie. O, tu jeszcze możemy sporo. Tylko nie chciałbym całej armii tracić, kurczę. Tutaj wysyłając. No to nie wiem, to tych damy przykładowo 600 gryfów i tyle. Słabszych damy 600 i tyle. Tutaj 6000. Aha, tylko wiecie co? Nie mamy specjalistów, to tych można de facto też dać 6000. Bo nie mamy specjalistów. O, dobra. Bo nie mamy specjalistów jeźdźców, także damy tych jeźdźców po prostu też jednocześnie na specjalistów. Dobra, zacznij marsz tam. Będziemy się szczypać. Wszystko mamy. Mamy oczywiście smoka. Nie wiem, czy dwa ataki mi się uda wykonać, ale mam nadzieję, że tak. 55 bilionów punktów waleczności mamy. A mi zależy, żeby oczywiście było ich jak najwięcej. Cyk. Kapitan zyskał nowy poziom. No Helenka to wiadomo. Helenka to wiadomo. O, jakaś nagroda z tego powodu. Patrzcie, 5000 złota, jak miło. Zanim będziemy wskrzeszali... O, zobaczcie, 72 pozycja. Poszliśmy do góry. Poszliśmy do góry, także warto.
Tutaj sobie coś odbieramy i te Ramzesa pewnie też. No to przy okazji kołem zakręcimy. I ja to robię, moi drodzy, nie bez powodu, bo będę świadom tego, co posiadam, co dostałem. I dzięki temu, będąc świadomym, co dostałem, to... tam nie zależy mi na tym. Na tym fragmencie mi nie zależy Faraona akurat, widzowie. Kompletnie mi na tych fragmentach Faraona nie zależy. Chociaż Faraon jest taki sam jak Kleopatra, jakby się ktoś pytał, jeśli chodzi o moc, nie? Ale no, musiałbym go awansować, więc wiadomo, już wolę, moi drodzy, Kleopatrę, tak? Podnosić. Dobra, podostawaliśmy prezenty, jakie mieliśmy do podostawania. I teraz tak, no niby mam dużo, wiecie co, złota. Więc może pod odcinek ja to wskrzeszę, tylko zobaczmy, jakie są wyniki. O proszę, 10 bilionów. Widzicie? Bardzo ładny wynik. To jeszcze raz sobie, słuchajcie, zrobimy... jeszcze raz sobie wszystkich sobie po prostu wskrzesimy, trudno się mówi. Raz sobie wszystkich, widzowie, skrzesimy, no już co zrobić. Ale 10 bilionów to jest całkiem niezły wynik. Helenka, proszę bardzo, też nam myślę, że zaraz ładnie leveluje. No po Kleopatrze bym się nie spodziewał, ale Kleopatrę po prostu dajemy, pamiętajcie, dodatkowo, bo Kleopatra ma siłę armii sama w sobie, więc... Ta Kleopatra nam jest potrzebna. I teraz, czy ja pamiętam, widzowie, czy to mi zapisało? Zapisało, czy nie zapisało? Zapisało, ale ładnie. Pięknie. No tylko wiadomo, tutaj liczby się niestety, moi drodzy, zmienią. I tych liczb musimy pilnować. Bez tego ani rusz. Dwa ataki. Ja mówiłem, że dwa ataki. I wiecie, no też wiadomo, że tego złota też nie chcę marnować. Więc teraz oczywiście te wojska już... Po tym ataku te wojska już uśmiercę. Znaczy mówimy oczywiście o żołnierzach, a nie o najemnikach czy o potworach. No i gdzieś tam dalej będę... Gdzieś tam dalej, moi drodzy, będę sobie z tym leciał. No jest to dosyć ważne, bo... Kurczę... okej. Jest to, moi drodzy, dosyć ważne, bo wiecie, no chcę zdobyć te punkty... Waleczności, one są dla mnie ważne, ale widzicie, że idzie to bardzo wolno, a niestety, moi drodzy, czyli co, liczba by zostawała tutaj taka sama, czy coś zwiększamy? No tych można dać więcej. 12, 12, 10, 10, 6, 6, no może. Może, widzowie, tak by było całkiem spoko. Chociaż powiem wam, że tych słabszych by chyba trzeba dać więcej. Ale no to już nie mam zdania. To może zróbmy tak. Bo chodzi o to, żeby nam nie ginęli ci pierwsi, nie byli atakowani. Spróbowałbym zrobić, widzowie, to mniej więcej na tej zasadzie, bo i tak mamy tych... Aha, 6 tysięcy, no to środkiem będzie 8. Dobra, bo chodzi mi o to, żeby... Bo specjaliści też są mocniejsi, czyli mamy jakby 20 tysięcy szóstego poziomu. No a w tym momencie będzie 8 tysięcy, czyli trochę mniej niż połowa, nie? No i tych można ewentualnie podnieść? Nie można. 600, 600. Dobra, zacznij marsz. To są wszystko, jak widzicie, eksperymenty. Wiadomo, najemników nam ubywa, więc te wyniki mogą się różnić i różnią się. Nie wiem, czy jeszcze jeden atak przeprowadzę, moi drodzy. Chciałbym w ogóle dzisiaj do 100 bilionów dobić. Fajnie by było, bardzo fajnie by było. Słuchajcie, dobić do 100 bilionów. O, Helena cały czas mi idzie do góry. Tylko wiecie, gdybym samą Helenę wysłał, to też musicie wiedzieć, widzowie, nie? Że gdybym samą Helenę wysłał, oczywiście bym ją awansował, ale uwaga, zdobyłbym o wiele mniej tych punktów waleczności, na których mi zależy, tak? Dlatego, że Helena sama w sobie, w cechach swoich, nie ma nic, co wpływa na siłę armii. To ma Kleopatra i dlatego wysyłam Kleopatrę. Przecież ja bym, moi drodzy, tej Kleopatry, no w inny sposób... O, 73 biliony, no tragedii nie ma, ale... Ale też nie jest to dużo, widzicie? Jest jakaś tam losowość. Cieszymy się oczywiście punktami, które zdobyliśmy. Wiecie, no a Helenę chciałbym na 185 poziom... levelować, więc idąc tym tropem myślenia, mógłbym ją wysyłać samą, ale od razu ci, drogi widzu, powiem,
że nie będzie to miało sensu, ponieważ mówię, Helena nie ma żadnej tutaj w sobie cechy i dlatego idzie Kleopatra razem z nią, tak, aby tutaj ta siła całej armii robiła robotę. No po to bierzemy Kleopatrę właśnie, jakby ktoś z was się pytał, czemu na dwóch kapitanów? Przecież można trzech. To nie znaczy, że musisz na trzech. Tym bardziej, że pamiętaj, drogi widzu, że jak wysyłasz dużo wojsk... O, 64. pozycja. Ładnie punkty zdobyliśmy, jak widzicie. Tylko nie wiem, czy ja jeszcze... Może jeszcze jeden atak dzisiaj przed resetem zrobię. Nie mówię, że tak, nie mówię, że nie. No bo to też wiecie, moi drodzy, jakby złoto się nie rozmnoży. Chyba, że uda mi się jeden atak jeszcze... Zobaczmy, czy na odcinku by mi się udało jeszcze jeden atak bardziej skromny, tylko chodzi to od wojska. Wszystko tu jest zależne. Nie, no te wojska raczej są już tutaj tak słabe, że nie. Nie, 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 nie. To jest za mało gryfów zdecydowanie, za mało tych słabszych. Także nie, moi drodzy. Ale porównajmy sobie właśnie te dwa wyniki z roju Aranche. Arachne w sumie, no ja to tam zawsze każdy inaczej nazywa. No to tu mamy, zobaczcie, 3 biliony różnicy, gdzie ta liczba wojsk została trochę zmieniona, nie? No bo w pierwszym ataku, moi drodzy, mieliśmy więcej jednak tych specjalistów. I jak sami widzicie, jeżeli skupiacie się na punktach waleczności, no to niestety silniejsza armia bierze górę. I przypuszczam, że gdybyśmy tutaj wysłali taką ekipą, a może raz zrobimy, tylko silne wojska, a bardzo mało słabych, to przypuszczam, że moglibyśmy nawet 15 bilionów tych punktów zdobyć. Także no niestety, no ta teoria, jeśli chodzi o punkty waleczności, się kompletnie nie sprawdza. Ja wam to pokazuję, moi drodzy, w formie na żywo, tak jakby, no wiadomo, że to jest nagrany odcinek, no ale widzicie na żywo ten atak i możecie widzieć efekty. No i widzicie, że nie wymyślam, że jest różnica spora. No niestety boli to, jak ci najemnicy nam ubywają, boli to strasznie. No potwory też, no nic z tym nie zrobimy. No na tym ta gra polega, żeby właśnie jak potencjalny gracz jak najwięcej kasy wydawał. Ale jak ktoś z was wie, drogi widzu, już pytałem dzisiaj w odcinku, ale powtórzę to pytanie. Jak ktoś z was wie, jak różne pakiety można tu kupić z Turcji, to z miłą chęcią bym to zrobił, tylko pamiętajcie, że gram na komputerze, na przeglądarce bądź aplikacji, bo mam też tą aplikację Total Battle, ale jest to na komputerze. No ale nie byłoby problemu, jeżeli tylko do zakupów miałbym na telefonie. No, natomiast jest kilka rzeczy, które by trzeba zrobić. Najlepiej jakby dało to się przez PayPala płacić, bo właśnie chodzi o to, jaka forma płatności jest możliwa. Także zobaczcie, cały czas tutaj też prezenty jakieś odbieram, wiadomo. Tutaj też jakieś prezenty podbierałem. Także moi drodzy, no te moje przygotowania do G7 są trudne. Powiem wam szczerze, no brakuje mi 100 bilionów w tym momencie punktów podboju, znaczy punktów waleczności, abym w ogóle uruchomił tą ostatnią technologię na G7. Natomiast pytanie, ile będę tych punktów potrzebował, żeby w ogóle jednego strażnika G7 uruchomić. Także no troszkę się stresuję, czy dam radę, no bo widzicie, że te punkty strasznie wolno przybywają. To taka presja się zaczyna robić, no bo te 7 bilionów punktów waleczności to nie jest dużo. To naprawdę nie jest dużo, moi drodzy. No niestety, nie jest to zbyt dużo. Nie wiem, czy jeszcze jakiś atak bym jeden zrobił. Tu już nie mam raczej tak za bardzo, słuchajcie, możliwości. Tym bardziej, że złoto. Ja sobie taki próg bezpieczeństwa, słuchajcie, zakładam, że to jest 200 tysięcy. To jest tak już rezerwowo tego złota. Staram się już tak nie schodzić, a już na pewno nie poniżej 100. Także staram się to złoto, moi drodzy, trzymać. No jak widzicie, srebra nam też spadło parę milionów, ale teraz jakbyśmy chcieli szkolić, a może sobie właśnie porównamy, widzowie, tylko znowu, żeby to się stało, to znowu będzie trzeba naszą Helenkę przebrać. Generalnie tylko Helena na to wpływa, bo nie ma na szkolenia wojsk innych kapitanów, więc tam sobie darujemy. Chciałem zobaczyć, jak to w tym momencie, widzowie, będzie wyglądało mniej więcej z czasem. Po szkoleniu naszej Helenki wspaniałej.
Dlatego właśnie widzicie tą Helenkę zabieram, żeby sobie życie widzowie ułatwiać. No niby tu pisze, jest napisane 10 dni. No i jestem ciekaw, kurczę. Ja zazwyczaj to robię tak, ale no tutaj nie ma ubrań, które by na to wpływały, no ale zobaczmy. 9, 2, no czyli zobaczcie, czas szkolenia jednostek widzicie, że ewidentnie o jeden dzień zmalał. Więc my tutaj coś... A, bo mamy ubrania przecież, widzowie. Ale to jest tempo badań. Jest tempo badań, a nie tempo szkolenia wojsk. Natomiast, no nie wiem, jak widzicie, może któryś z klejnotów... O, jest, zwiększa tempo szkolenia wojsk. No i widzicie, ma klejnot znaczenie, czyli sam się zamotałem w tym, czemu raz mam dłużej, raz mam krócej, znaczy oprócz samej Heleny, tak, ja to mówiłem nieraz na odcinkach, że staram się tam tą trójkę mieć do, czy to opracowywania technologii, czy to właśnie do szkolenia wojsk, zawsze, żeby oni tu byli wszyscy razem. I jak widzicie, różnica jest spora, nie? Nie wiem, na ile to wpłynęło, widzowie, na samą Helenę. Ciężko jest mi teraz tutaj jakoś to porównać, bo tu ja nie widzę spadku czasowego jakiegoś. Mega giga. W sumie tutaj już bym armię prawie miał. Dobra, tych wyszkolmy, których jest mniej. No, także ja nie widzę. Nie widzę jakiejś tutaj drastycznej zmiany. Nie wiem dlaczego. To chyba tyle będzie, moi drodzy, na dzisiejszy odcinek. Jak masz, drogi widzu, jakieś pytania, to śmiało pisz, śmiało pytaj. A postaram się pokazać, no bo tą serię tak naprawdę wy w większości tworzycie. Bardzo się cieszę, że jesteś, że oglądasz do końca i pozdrawiam cię serdecznie. Szczególnie też przyjaciół z klanu i wszystkich, którzy Total Battle do mnie piszecie. Również was gorąco i serdecznie pozdrawiam. Widzimy się, no będziemy się widzieli w tym tygodniu z Total Battle na pewno jeszcze z dwa razy. Bo tak jak mówiłem, następny odcinek to pokażę moje gdzieś tam działania już w tym wydarzeniu sądnego dnia. No i na pewno będziecie świadkami przygotowania do ranga roku, czyli możliwe, że starożytnego wam pokażę, końcówkę starożytnego i początek ranga roku. I wtedy tak, no będzie to może taki bardziej pauzowany odcinek, ale to zobaczymy, jak to zrobimy. W każdym razie starożytny, moi drodzy, będzie 15 listopada według tych tutaj wyliczeń, tak? No bo tutaj są na starożytnego 2 dni i 7, także będzie 15. A jak widzicie, tutaj jeszcze ranga rok jest nienapisany, bo ktoś tam pisał w komentarzu, że nie ma czegoś takiego. Oczywiście, drogi widzu, że jest ranga rok. Proszę cię bardzo, tylko on jest ukryty tu. Ragnarok, to różnie ludzie to nazywają. Wszyscy w grze mówimy ranga. Także to G każdy sobie przesuwa i wszyscy mówimy ranga, także nie dziwcie się, widzowie, czemu mówię ranga rok, tak? A nie ragna. Wszyscy mówią ranga. Kiedy będzie ranga? Tak to nazywamy. I tu mamy ranga rok, który będzie właśnie 16 listopada. I tutaj dlatego to mi będzie potrzebne i całego protipa wam pokażę, ale to raczej z tej rangi będzie odcinek, tak jak mówię, troszeczkę bardziej dłuższy, pauzowany, no bo to pewnie troszkę też czasu zajmie, ale będzie to kompleksowy poradnik odnośnie rangi i wam powiem wszystko, moi drodzy, co i jak. Ja tu wczoraj też jeszcze pilnowałem dość mocno, żeby tarcza pokoju mi nie wygasła. Także też tego, widzowie, dość mocno pilnowałem. Na razie sobie jadę na tarczy pokoju, chcę mieć spokój, wiecie, no bo się przygotowuję na G7, to nie chcę, żeby mi tam gdzieś wojska jeszcze przez jakieś ataki ginęły. Po prostu te wojska, jakby to najprościej powiedzieć, oszczędzam, tak? Oszczędzam wojska, armię i no skupiam się na tym, no bo sami widzicie, że te ataki też są bolesne i tutaj ubywa. Sami widzicie po potworach. Na te potwory, no nie są tanie, w sensie nie chodzi nawet o srebro, tylko no te smocze monety, widzowie, no też nie są nieskończone, tak? I pamiętajcie, zobaczcie, no ile razy wam na odcinku pokazywałem, co miałem po 500 tysięcy tych monet. A zobaczcie, w tej chwili mam tylko 3 tysiące, no tutaj nie jestem w stanie nawet chyba jednego potwora za to wyszkolić. Także wiecie, no też są takie momenty, no tylko no to jest koszt rozwoju, nie? Jeżeli właśnie przygotowujesz się, robisz intensywne działania, to będzie ci ubywało, drogi widzu, tego srebra, tych smoczych monet. O, właśnie ktoś do mnie napisał.
Pozdrawiam osobę, która do mnie napisała. Serdecznie, pewnie jakiś widz z YouTube'a albo przyjaciel z klanu, bo tutaj też dyskusję prowadzę z przyjaciółmi z klanu. Jak najbardziej, tak. Także pozdrawiam was, moi drodzy, serdecznie. Dzisiejszy krótszy odcinek, pokazałem wam ten rój Aranhe tak na szybko, bo tak jak mówię, nie chcę też za dużo tego srebra, wiecie, mówiąc brzydko, wydoić. A już wam wyjaśniam dlaczego. Zbieram to srebro, żeby ono się podwoiło, kiedy będzie kolejny starożytny. I żeby nie był, żeby po prostu, bo kiedy jest starożytny, to też jest giełda najemników. I to jest, widzowie, mój cel. To jest mój cel, żeby załapać jak najwięcej najemników, żeby też mieć dobre wyniki na randze. I bo właśnie pamiętajcie, widzowie, tutaj jest dość istotne przy tych epickich potworach, żebyście wiedzieli tutaj w przypadku Aranhe, tak, że te dobre wyniki, znaczy dobre, dla mnie uważam, że są słabe. I tak uważam, że są słabe. Natomiast dobry wynik tutaj w miarę był dlatego, że wziąłem po pierwsze Kleopatrę, która ma dodatkowe siły, dodatkowy artefakt. To samo ubrałem odpowiednio Helenkę, tak? To już wynik możliwe, że nawet podwoiło. To już sprawdzaliśmy kiedyś. Ale oprócz wojsk również właśnie ważne są te potwory i ci wszyscy najemnicy. To oni dają ci taki największy kop. Jeśli nie masz najemników zbyt wielu, to ten atak będzie o wiele słabszy. Natomiast no warto próbować. A wiem, co mieliśmy zrobić, widzowie, na koniec. O, czyżby tutaj gra nam dała jakiś prezent? Pamiętajcie teraz, lepszy jest ten dziennik, bardziej mi... Nadchodząca aktualizacja. Piszą aktualizacji. Update będzie na 13 listopada, czyli przed rangą. Okej. Okay. Zobaczymy, co oni tam zoptymalizują. Dobrze. Wiecie, co mamy, widzowie, jeszcze zrobić? Bo chcę wam pokazać, bo... O, właśnie tutaj na początku odcinka wam o tym mówiłem, a sam to też przegapiłem. Co 4 minuty trzeba kliknąć, no bo za darmo dają te fragmenty. No często mi tu wypadają tacy kapitanowie, którzy mnie nie interesują, no ale wiecie, lepiej tych fragmentów mieć za dużo, jak to jest za darmo, niż nie mieć wcale. Tu się zgodzicie, prawda? Zobaczcie, nakarm. Chciałem wam to jeszcze, drodzy moi kochani, na koniec pokazać, że przez te wszystkie takie epickie potwory mój smok idzie cały czas do góry i myślę, że bardzo niedalekiej przyszłości osiągnie 200 poziom. Natomiast aby go niestety awansować dalej, no będę tych oczu smoka potrzebował chyba 50 tysięcy. Także skrupulatnie je zbieram, cierpliwie je zbieram. Nie, drogi widzu, nie będę ich kupował. No chyba, że uda mi się dostać dostęp do ofert z Turcji. I ja wiem, jakie tam są już ceny, to wam od razu, drodzy widzowie, mówię, jak ktoś z was mi da takiego protipa, to od razu wam zapowiadam, że kupię sobie elitarną przepustkę. Od razu wam to, drodzy moi, mówię, że na pewno tą elitarkę kupię, nie, bo 240 zł to jest dla mnie za dużo, ale ja wiem, ile ona kosztuje i mogę wam powiedzieć, że kosztuje mniej od złotej. Nic więcej tutaj nie będę mówił. Znam ceny i bardzo bym chciał po prostu... No uważam, ja nie jestem osobą, która by leżała na pieniądzach. No 240 zł to jest trochę przegięcie. To jest miesięcznie, to nawet wiecie, to jedna gra czasami tyle kosztuje, tak? Nawet te 100 zł to jest bardzo dużo za złotą przepustkę, bo przykładowo DLC, najdroższe jakie do Eurotracka kupowałem i mam je na zawsze, to płaciłem 80 zł za West Balkans. A swoją drogą, drogi widzu, z Eurotracka też będzie właśnie więcej na kanale, bo a co to będzie, to już widzieliście u mnie na odcinku dzisiejszym. Będzie. Będą live'iki, z TotalBet też będą live'iki. Także gorąco serdecznie was zapraszam do subskrybowania. No i cóż, widzimy się, moi drodzy, w następnym odcinku. Jak macie pytania, to piszcie. Będzie mi, drogi widzu, bardzo miło. Oczywiście, jak zostawisz komentarz, łapkę w górę dla lepszych zasięgów, czy udostępnisz ten film, czy playlistę swoim znajomym czy przyjaciołom z klanu, bo bardzo mi to pomoże w rozwoju. Jak komentujecie, lajkujecie, jest jakaś dyskusja, to gdzieś tam pomaga to w rozwoju. A jak widzicie, no wyświetleń tych filmów no na razie za dużo nie ma, bo raptem po 100, 200, 300. I więc dążymy do tego, żeby się to zwiększało i żeby to się rozwijało. Z twoją pomocą, drogi widzu, to się uda. Jesteś super, uśmiechnij się. Do następnego. Trzymaj się, cześć.